kochani, zapraszam Was dzisiaj na Q&A z moim pieskiem Pandą. I to właśnie o niej zadaliście mi mnóstwo pytań pod poprzednimi filmami, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie widzieć więcej filmików z pieskami. I oczywiście piszę też swoje inne pytania. Więc słuchajcie, było mnóstwo pytań, za co bardzo Wam dziękuję, ale było jedno takie, które pojawiało się najczęściej i już je czytam. Mam dwa pytanka. Jaka to rasa? Czy jeszcze urośnie? No i właśnie o to chodzi. Bardzo dużo ludzi pytało się mnie, jaka to rasa. Jeżeli widzieliście filmik, w jaki sposób ona do mnie trafiła, no to domyślacie się, jaka może być odpowiedź. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zerknijcie na tamten filmik, tam więcej rzeczy opowiedziałam, ale powiem Wam tak. Historia Pandy jest taka, że po prostu ona została porzucona i została znaleziona w reklamówce. Więc bardzo się cieszę, że wam się ten piesek podoba, ale niestety my nie wiemy, jaka to jest rasa. Bo wiecie, no co innego, jakby był piesek wzięty z hodowli, to moglibyśmy wiedzieć, jakie jest jego pochodzenie, jak są jego rodzice, przodkowie. A tutaj, słuchajcie, tego nie wiadomo. Możemy jedynie się domyślać. Napiszcie w komentarzu, według Was, jaką rasę Wam to przypomina. Mi, szczerze mówiąc, przypomina to Yorka Beavera. Jest to właśnie taka odmiana Yorków, która się charakteryzuje, że ma dodatkowo kolor właśnie biały i czarny. I moim zdaniem ona jest po prostu bardzo podobna. Wicka jedna na Instagramie w ogóle mi lajkowała zdjęcia, czy wysyłała, i widziałam w ogóle szczeniaczka Beavera, to wyglądał identycznie jak ona. No i czy jeszcze urośnie? No na pewno urośnie, bo to jeszcze jest piesek młodziutki, ale raczej będzie to mały pies, więc tego się po prostu tutaj spodziewamy. Tutaj zerkam na telefon, bo mam po prostu w telefonie komentarze. Czy założę Insta dla Pandzi? Słuchajcie, tych komentarzy też było mnóstwo i stwierdziłam, że ja też małej robię mnóstwo zdjęć i żeby tak bardzo nie spamować tymi zdjęciami na moim profilu, to założyłam jej Instagrama i nazywa się Pies Panda. Zapraszamy do obserwowania, codziennie coś dodajemy i na Instastory, i normalnie na Instagrama. Ej, waszym zdaniem ona też ma tu z boku serduszko, bo mi tak się wydaje. Kolejne pytanie. Kiedy się urodziła? Dzień i miesiąc. No słuchajcie, tego nie wiadomo, bo została znaleziona już jakiś czas po urodzeniu. No i następne pytanie, też bardzo dużo się pojawiało. Ile panda ma tygodni, miesięcy, lat? No i jest to młody piesek, więc obstawiamy, że ma około 6 tygodni, 5 tygodni, 7 tygodni, no nie więcej. I jestem bardzo ciekawska, jestem no po prostu takim sceniakiem, ciekawym świata, że szok. Następne pytanie. Jak zobaczyłaś pandę, to co sobie o niej pomyślałaś? Pozdrawiam Ciebie i pandę, bardzo dziękuję za pozdrowienia i słuchajcie, pomyślałam, że jest bardzo mała. Wiedziałam, że to będzie malutki piesek, ale myślałam, że będzie jednak trochę większy, a tutaj już u mnie podczas pobytu w domu trochę mi podrosła. Czy kiedy ją adoptowałaś, panda była nieufna wobec Ciebie przez to, jak została potraktowana przez poprzedniego właściciela? No i powiem Wam szczerze, że tak myślałam, że mogą być z nią jakieś problemy, mogą być z nią jakieś lęki, ale bardzo mnie ona zaskoczyła, bo ona naprawdę jest bardzo ciekawa świata, niczego się nie boi. Jak ja, słuchajcie, po nią przyjechałam, to ona od razu podleciała do drzwi, tutaj się witała. Naprawdę jest bardzo fajnym, ciekawym świata pieskiem, więc jestem zaskoczona nią, bardzo, bardzo. Czy adoptowanie pandy było planowane czy spontaniczne? Więc jeżeli chodzi o posiadanie psa, to moim zdaniem jest naprawdę decyzja bardzo do przemyślenia, bo nasze życie, w szczególności z taką małą krużynką, po prostu się zmienia. Nie możemy wyjść sobie do sklepu wtedy, kiedy chcemy. Po prostu piesek jest na pierwszym miejscu, więc planowanie, bardzo planowałam tego psa już od wielu, wielu lat. Robiłam takie rzeczy, żebym ten piesek po prostu mógł być. Tak sobie moje życie ustawiłam, żeby był piesek. Ale słuchajcie, adopcja, nie planowałam adoptować psa, tak Wam powiem, bo rozważyłam psa rasowego na początku, sami też wiecie, ale coś było nie tak, jakoś nie mogłam się 100% zdecydować i zobaczyłam ją i po prostu powiedziałam, to jest ten pies, na którego czekam, pies kurzony, diabeł, to był ten po prostu, musiałam się zakochać w psie, żeby go wziąć, no i ją tak właśnie zobaczyłam i tak się zakochałam, ale decyzja o psie jak najbardziej była planowana przez długi, długi czas. No i słuchajcie, bardzo fajne pytanie, które też bardzo często się pojawiało. Planujesz zabrać pandę do Phoebe i Stelli? Zaraz wrócę do reszty pytania, do dalszej części komentarza, bo też jest bardzo ciekawa. No i słuchajcie, tak, ja mam urodziny i chciałabym właśnie spędzić moje urodziny i właśnie w moim rodzinnym domu są dwa psy, Phoebe i Stella. Phoebe to jest York, Stella to jest Malamut i tak, słuchajcie, panda jedzie ze mną i je pozna. Hej, nie gryź mnie! I słuchajcie, będzie z tego też na pewno film. Już nie mogę się doczekać, trochę też się stresuję, ale jestem pozytywnej myśli, więc tak. Kolejna część pytania jest taka. Czy ludzie dziwnie patrzą na Ciebie, jak nosisz psa w takim nosidełku? Szczerze, ja pierwszy raz się z czymś takim spotykam i jestem ciekawa. Słuchajcie, raczej ludzie nie patrzą na mnie dziwnie, raczej wszyscy się psem interesują. Jest to po prostu
coś takiego, że każdy zwróci na nią uwagę, podchodzą, pytają się, czy mogą pogłaskać. Naprawdę jest bardzo duże zainteresowanie pieskiem. No nie dziwię się, bo jest po prostu taki pięknusi. Słuchajcie, a te nosidełko jest dlatego, że teraz czas jest naszej socjalizacji. Panda jeszcze nie jest do końca zaszczepiona, więc nie może za bardzo chodzić we wszystkie miejsca, żeby nie zarazić się innymi chorobami. I sobie, słuchajcie, wszystko ogląda i obserwuje z pozycji siedzącej, z mojego nosidełka. I słuchajcie, kolejne pytanie będzie troszeczkę powiązane z tym, co teraz powiedziałam. Ile taka rasa pieska kosztuje? Odpowiedz, jak wiesz oczywiście. Jaka to rasa? Proszę odpowiedz. I słuchajcie, tak jak mówiłam, ten piesek nie jest rasowy, nie wiemy jakie jest rasy, a jeżeli chodzi o pytanie, o cenę, to powiem Wam, że dla mnie, jakbym brała psa, cena nie gra w ogóle znaczenia i dlaczego dla Was nie powinna mieć znaczenia, to Wam powiem. Wiem, że psy potrafią być drogie, ale wytłumaczę Wam, skąd ta droga cena. Kochani, pieska odbieramy zazwyczaj w tygodniu 8-9, a okres socjalizacji, czyli jakby wtedy, kiedy pies się nie boi, wtedy, kiedy pies chce poznawać, kiedy nie ma takiego lęku, trwa do 12 tygodnia. Czyli załóżmy, że macie psa w 9 tygodniu, to macie tylko 3 tygodnie na to, żeby psa, słuchajcie, nauczyć. Więc ten cały poprzedni czas socjalizacji, czyli przyzwyczajenia psa do różnych innych rzeczy, należy do hodowcy. Dlatego tak warto wybrać bardzo dobrą hodowlę, zastanowić się, porozmawiać z właścicielem, czy on te psy socjalizował i w jaki sposób. Powiem Wam tak, na przykład psy boją się deszczu, psy boją się fajerwerków, wystrzałów, różnych syren, a ten piesek, słuchajcie, teraz on jest zaciekawiony, on się może przestraszyć, ale jak będę te dźwięki powtarzała i on będzie wtedy na przykład dostawał przysmaka i on będzie wiedział, że nic się nie dzieje, że z tym mu się nic złego nie kojarzy. I słuchajcie, jeżeli ta socjalizacja jest zaniedbana, to piesek po prostu będzie się bał wielu różnych rzeczy. Dlatego, tak jak Wam mówię, na piesku nie warto oszczędzać, warto wybrać dobrą hodowlę, jeżeli zależy Wam po prostu na konkretnej rasie. Jeżeli chcecie pieska fajnego, szczeniaczka, schronisko, super. Ale jeżeli chcecie właśnie konkretne predyspozycje, charakter i rasa, to tylko i wyłącznie przemyślany zakup w hodowli, ze względu po prostu na to, żeby ten pies był z takim fajnym charakterkiem i był ciekawski świata i nie bał się niczego, bo po prostu tego okresu socjalizacji nie cofniecie. Taki mój wywód, długi, ale musiałam to przekazać, bo uważam, że muszę tu szerzyć wiedzę na YouTubie. Stąd właśnie takie pytania częste są o cenach. Skąd takie fajne imię dla pieska? Powiem Wam, że ja nie potrafię wymyślać imion dla psów. Mam z tym ogromny problem. No i ona na początku się nazywała Amelia, to było takie imię w domu tymczasowym. I jak ja ją zobaczyłam, mówię, kurczę, no nie wiem. I jadę tym samochodem, jadę, nie wiem, z 7-8 godzin wracaliśmy i tak się na nią patrzę i mówię, panda. I ona jak panda wygląda, to mi po prostu na maksa do niej pasuje, więc wzięło się to imię tak przypadkiem, ale z obserwacji tego psa, żeby właśnie pasowało do niego, z czymś było kojarzone, więc dajcie znać, czy Waszym zdaniem to pasuje. Ależ po prostu się rozgadałam, Lecimy dalej. Czy panda śpi z Tobą w łóżku, czy ma swoje posłanie? Przede wszystkim piesek zawsze powinien mieć swoje miejsce w domu, w którym sobie odpocznie, w którym ma spokój, nikt go nie będzie zaczepiał, więc panda ma posłanie. Ale powiem Wam, że zdarzyło mi się, że spała ze mną w łóżku, bo siedziałam z nią wieczorem i nagle odsiął mnie, patrzę, poranek, a tu panda ze mną śpi, więc słuchajcie, zdarzyła się taka sytuacja, bardzo fajnie się z nią śpi, ona chce do łóżka wchodzić, ale nie uczę jej tego, w sensie biorę ją wtedy, kiedy ja mam ochotę, a nie wtedy, kiedy ona wymusza. Czy panda kiedyś załatwiła się w miejscu, gdzie nie powinna? Tak, jest to szczeniaczek, więc jak najbardziej takie błędy się zdarzają, ale rzadko, raczej nie często, po prostu czasem może jakiś to jest przypadek. Czy zrobisz film z ubrankami dla pandy? No jeżeli chodzi o ubranka, ja mam takie podejście, mam taki stosunek, że jak najbardziej, jeżeli piesek, słuchajcie, jemu to nie przeszkadza, więc myślę, że będziemy próbować z ubrankami, jeżeli ona będzie niezadowolona, będzie ją to wkurzać, to nie będziemy ubranek na siłę zakładać. Możliwe też jest tak, że jak będzie zima, to po prostu jej będzie zimno i trzeba będzie jej coś założyć, więc już od małego będę chciała ją przyzwyczajać, że ona coś ma na sobie. A jak z tymi ubrankami zobaczymy, póki co jestem jeszcze za mała dla mnie, nie ma ubranek w ogóle, nie ma. Jestem taka maleńka, jeżeli znajdziecie gdzieś jakieś fajne ubranka małe albo w ogóle jakieś fajne ubranka dla psów, piszcie, gdzie takie można dostać. I pytanie też, które często się pojawiało, jak będziesz leciała na przykład na wakacje, czy weźmiesz pandę ze sobą? Oczywiście, kochani, planuję brać pandę ze sobą bardzo wiele miejsc. Jeżeli będą to jakieś takie mega długie wakacje, tak jak ostatnio byłam na miesiąc w Wietnamie, na drugim końcu świata,
to ja pieska ze sobą nie zabiorę, dlatego też piesek zapoznaje się z członkami mojej rodziny, na przykład teraz jest u mnie brat w odwiedzinach, żeby ona po prostu była przyzwyczajona też do zostawania z innymi ludźmi. Ale przede wszystkim na krótsze takie wyjazdy i bliższe to jak najbardziej piesek będzie ze mną brany, ale te wyjazdy za granicę jeszcze nie teraz, bo właśnie też się ktoś o to pytał, czy panda ma swój paszport, jeśli takie coś istnieje. Tak, jeżeli się wyjeżdża do krajów Unii Europejskiej, paszport musi być, jest taki wymóg, no i słuchajcie, w tym paszporcie musi być szczepienie na ściekliznę i chip. I przede wszystkim ten chip, to słuchajcie, ona jest jeszcze za malutka, jest taka mała, że nie wyobrażam sobie jeszcze wstrzyknąć jej tego chipu, więc poczekamy z tym i ten paszport właśnie będzie wyrobiony, jak już będzie na to czas, więc na pewno podróże z pandą będą na bank, bo ja uwielbiam z nią podróżować, ona kocha jeździć samochodem. Paula, czy masz zamiar uczęszczać z pandą do psiego przedszkola lub na szkolenie? Wiadomo, że w późniejszym czasie, ale tak z ciekawości pytam. Pozdrowienia z Poznania, pozdrowienia również dla Ciebie. I tak, to w ogóle była moja pierwsza myśl, że jak będzie piesek u mnie, nieważne jaki, czy rasowy, czy nierasowy, psie przedszkole będzie. Wszystkim to Wam polecam, nie jest to jakoś mocno drogie, a wtedy macie, słuchajcie, możliwość socjalizacji pieska z innymi psami i różnymi innymi rzeczami. Także na pewno będzie psie przedszkole, szkolenie pomyślimy. Więc już, słuchajcie, nie mogę się doczekać, aż będziemy się zapoznawać z innymi pieskami w psim przedszkolu. Będziesz się uczyła sztuczek? Jak najbardziej. I słuchajcie, myślę, żeby nagrać taki film, więc dajcie mi znać, jakie są Wasze ulubione sztuczki albo jaką sztuczkę chcielibyście, żebym nauczyła pandę, to na pewno to zrobimy. Więc już się nie mogę doczekać, już coś tam powoli próbujemy, ale jeszcze sobie dajemy czas, mamy na to czas. I czy będzie więcej takich filmików z pandą? Jak najbardziej będzie więcej filmików z pandą. Ja już się, słuchajcie, nie mogę doczekać na nagrywanie ich. Mam właśnie wiele tych planów o socjalizacji, chcę nagrać właśnie o tych sztuczkach, a jeżeli chcecie jakieś inne pomysły na filmy, to piszcie w komentarzu i napiszcie też pytania do kolejnego Q&A, bo wiem, że tych pytań było o wiele więcej, ale chciałam sobie to jakoś na części podzielić, żeby po prostu nie było tego wszystkiego za dużo w jednym filmie. Zapraszamy na Instagrama tej małej dziewczynki, pies panda się nazywa, koniecznie nas zaobserwujcie, jak ktoś nas tam zaobserwuje, nowych followersów, my wejdziemy na profil i damy serduszko, jestem z niej bardzo dumna, że tutaj, słuchajcie, dała radę wysiedzieć i ja mam 2 kwietnia urodziny już za kilka dni, więc byłoby mi bardzo miło, jeżeli byście dali mi suba tam na dole, czerwone przycisk subskrybuj, ja będę bardzo wdzięczna, was to nic nie kosztuje, daj buzi. Dała. Także kochani, dziękuję Wam za oglądanie. Łapki w górę, suby, komentarze. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!